Przechodzimy, wracam znowu do tego planu, całego listu. Omówiłem już te dwa elementy i wchodzimy do elementu, który według moich obserwacji, według tego jak widzę, cały list Jakuba stanowi fundamentalne, zasadnicze przesłanie. Czyli główny akcent, jak powiedziałem na wstępie dzisiaj, że napisał Jakub cały list z powodu tego fragmentu. Jakby ten fragment, wydaje mi się, jest takim sednem przesłania, no tak by ująć. I jak mówiłem na początku, proszę zwracać uwagę, czy kiedy nie znamy jeszcze tych fragmentów, ale one, jak już mówiłem wcześniej, one korespondują ze sobą, więc będziemy sprawdzać, czy tutaj kumuluje się coś z tych rzeczy, które były tam i jest jakieś naprawdę wielkie akcent, wezwanie na coś, z czym odbiorcę tego listu, pośrednio każdy z nas, nie? Bo ja mówię, byli pierwsi odbiorcy listu i przez wieki są kolejne pokolenia odbiorców. Nie? My jesteśmy tam entym pokoleniem, które czerpie z tego. I pierwsze pytanie, skąd wojny i walki wśród was? Skąd wojny i walki wśród was? I jak się zastanawiam, gdyby wziąć jakąkolwiek społeczność świętych, czy to pytanie nie miałoby swojej aktualności? Zawsze. Taką dygresję zrobię, bo jest w listach do 7 zborów z Księgi Apokalipsy. Mamy, jeśli pamiętacie Księgę Apokalipsy, tam jest 7 listów do 7 zborów. Takie króciutkie listy, ale jak się je przeanalizuje wszystkie, to na 7 listów w 2 jest tylko pochwała. Czyli są jakieś takie zbory, które Pan Jezus no, tylko pochwalił. Nie? Natomiast 5. Czyli patrząc na to, że to jest zdecydowana większość, no to było sporo do jakichś rad, uwag, skarcenia, napomnienia. No i stąd myślę, skąd wojny i walki wśród was. Właśnie nie myślmy o tym wersecie w kategoriach świata zewnętrznego. Bo Jakub nie pisał do świata zewnętrznego, tylko do nas. Do nas. Chodzi o to, żeby to uchwycić, nie? Ale znowu, jak mamy świadomość, że pisał o tym Jakub u progu chrześcijaństwa, u progu tej historii, która jest, no to nie powinno nas dziwić, że to się może pojawić tu i teraz, w różnych odsłonach, w różnej rzeczywistości. A list Jakuba uczy nas, żeby do tych wojen i do tych walk podejść w określony sposób. Jaki to będzie za moment? W każdym razie, nawet jeśli te wojny i walki nas jakoś dotykają, ranią wręcz, to patrz, punkt pierwszy znowu powiem. Gdy wpadasz w rozmaite próby, to się raduj. Nie pozwól, żeby taka wojna czy walka, która gdzieś się pojawi, no żeby tobą miotała, ciebie zdruzgotała. Jest jakieś nawiązanie znowu zresztą do tego pierwszego fragmentu. Ja często jak zauważyć, nawiązuję, bo on jest gdzieś w tle, na samym początku jakimś pewnym fundamentem. I to, co się dzieje, zawsze trzeba mówić, patrz, punkt pierwszy. Nie? Ale myślę, że to jest też do ustawienia w sobie, w swojej hierarchii, jakby to nazwać inaczej, w swoim światopoglądzie, w swoim przekonaniu, w swoim czymś najgłębszym, co mam, żeby mieć te rzeczy, nie tylko teoretycznie o nich teraz rozmawiać, bo jestem absolutnie przekonany, że prędzej czy później każdy zderzy się z czymś takim i to jest nieuniknione. Ale idźmy dalej w tym tekście. Wojny i walki, ale to jeszcze. Pożądacie, a nie macie. Mordujecie i zazdrościcie, a nie jesteście w stanie osiągnąć. Walczycie i wojujecie, a nie macie, ponieważ nie prosicie. Na razie tyle. Co sądzicie o tych postawach? Chciałbym dwa słowa komentarza od was. Czy jest jakiś wspólny mianownik w tych wszystkich postawach? Pożądacie, mordujecie, zazdrościcie.
Egoizm, egocentryzm. Dokładnie mi się to samo narzucało. Ja, ja, ja. I to jest naprawdę, trzeba mocno wejrzeć w siebie, czy ja nie jestem takim egocentrykiem, że ja pożądam, ja muszę mieć, ja pragnę, mi dajcie, ja potrzebuję, muszę mieć. Darek. Ale to też przybiera taką delikatniejszą formę, która jest moim zdaniem o wiele bardziej niebezpieczna. To znaczy, patrz, nie tylko pozostawi, a to nie. Ja mam, a ty nie masz. Teraz nie był pozostawi, więc ja mogę udzielać, nie? No a ty, no po prostu musisz inne miejsce zająć, tak? Ty się nie ciśnij tutaj do przodu. I słuchajcie, to w naszych kościołach słyszymy. Często jest to słyszane w takim wydaniu, moim zdaniem książkowym, właśnie z listu Jakuba, nie? Tylko inaczej ponazywane, nie? Patrz na mnie, nie? Jak ja żyję. Weź ze mnie przykład. No ty coś musisz zrobić ze swoim życiem, nie? I tak naprawdę to jest kwintesencja przesłania tego listu Jakuba, że tym właśnie wyrządzacie krzywdę, nie? Tym właśnie pokazujecie, że to jest takie ziemskie myślenie, to nie jest nic innego z mądrością, która następuje z góry. I teraz drugi przykład takiego pozytywnego myślenia, to jest taki, nie? Co zrobić, żeby Bóg był widziany? No, ktoś mi kiedyś takie pytanie zadał, nie? No trzeba zrobić coś, żeby mu oddać chwałę, nie? No i teraz przykład. No możesz komuś pomóc. No i to list Jakuba mówi. Są sieroty, są na zewnątrz i to po prostu zrób, nie? I ty tym, co masz, tak naprawdę oddajesz Bogu chwałę, bo ty używasz tego na właściwych celach. I to jest właściwa pobożność. No i koniec. I tak naprawdę te dwa tematy są wałkowane we wszystkich kościołach, a one mają swoje nazewnictwo oczywiście Jakuba. Tam to jest ponazwane. To jest ta mądrość i dla mnie na przykład list Jakuba to jest list o mądrości. No jest to, literatura mądrościowa, zdecydowanie. Zdecydowanie. Ale idźmy dalej, bo ja powiedziałem, że jesteśmy w tekście, którym w moim przekonaniu jest kluczowym przesłaniem całego listu. I ten fragment, zobaczcie, czy nie stąd, pod pytanie, bo skąd wojna, namiętności waszych, toczących wojnę w członkach waszych. Namiętności, tak się też rządza. To też odmiany tego egocentryzmu. A poniżej. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego, że źle prosicie. Uwaga. Aby to roztrwonić w namiętnościach waszych. Jaka to jest modlitwa, która modli się po to, żeby to roztrwonić w namiętnościach? Macie jakiś pomysł? No modlitwa zła. No. A co sądzicie? To, że chodzi o to, że modlę się o więcej pieniędzy, bo mi brakuje. I jakimś sposobem na przykład zmieniam pracę i mam lepsze zarobki, dajmy na to. I źle tych pieniędzy używam. Aha. Pociągnijmy troszeczkę ten wątek. Aha. Marek przed chwilą powiedział, że ten egocentryzm to takie kręcenie się wokół siebie. Tu jest pokazane, że modlitwa ma ten wymiar. Boże, ja chcę tego, tego i tamtego. Ja potrzebuję tego i tamtego. Proszę o to, proszę o tamto. A jeszcze inny wymiar. Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie. Ale czy to nie jest roztrwoniona modlitwa na namiętności? Czy nie jest modlitwa roztrwoniona w tym egocentryzmie? No. Ale to sformułowanie mnie tak uderzyło w tym fragmencie, przez to tak się zatrzymuję przy nim, żebyśmy też
No ten fragment, no proszę. Ja tak tylko do tego tekstu, który tam przed chwilą przywołałeś, że nie jestem taki jak na przykład ten tam, jakiś tam Gresin i tak dalej, a to jak czytamy, to ta sytuacja się urywa, prawda? Nie ma dalszego ciągu. A to też mówi, tak moim zdaniem, o tym, że w tym momencie relacja tego człowieka z Bogiem zupełnie się zmienia, na totalnie płodną. To nie ma dalszego ciągu. Ten faryzeusz, który tak mówi, w zasadzie on jako faryzeusz powinien jeszcze coś tam temu człowiekowi, oczywiście z tej pozycji, z kolei coś tam poradzić, coś powiedzieć, musi temat zamykać. Więc można powiedzieć, że ktoś w takiej postawie tak naprawdę traci już tą, przynajmniej tą w tej chwili tą relację z Bogiem. Już nie ma nic do powiedzenia w imieniu Boga. W razie, że nie są relacje z Bogiem, a z drugiej strony jakby zrywa się relacja z drugim człowiekiem. No ale ta przypowiedź ma nowszą wersję, nie wiem czy słyszeliście, ale tam trzeci staje za tym faryzeuszem i mówi: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten faryzeusz. Tak, znamy tą trzecią wersję. Trzeba się bić w piersi, bo to jest postawa, która absolutnie zagraża każdemu z nas. Dobrze, idźmy dalej w tym fragmencie. Na razie jesteśmy w tych brzegach, czyli od lewa idziemy do prawo. Czyli w lewo to jest jakaś podstawa, a kwintesencja będzie za moment. I tutaj dwa teksty przeczytam, które mają coś wspólnego. Że coś Pismo mówi, większą łaskę daje, dlatego mówi, coś powie, za chwilę powie i tu pod jednym i pod drugim. I spróbujemy się nad tym zastanowić, bo to nie są proste teksty. A że są w centralnym przesłaniu, to warto się nad nimi pochylić chwilę. Do zazdrości pragnie ducha, który zamieszkał w nas. Daremnie Pismo mówi, że do zazdrości pragnie ducha, który zamieszkał w nas. A drugi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. Czy dostrzegacie, tak jak ja, że one są w związku logicznym, te dwa elementy? Tak jakby tutaj gdzieś ta, jakbyśmy to nazwali, ten egocentryzm jest podkreślony w tej górnej warstwie, a tutaj mówi, że dla tych postaw u góry kierunek jest tylko taki. Tylko taki. Jaki? Do zazdrości pragnie ducha, który zamieszka w nas. Co myślicie o tym tekście? Proszę. Tak myślę delikatnie. Kiedy Pan Jezus rozmawia z Samarytanką, to mówi, że Bóg szuka tych, którzy by oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Czyli chciałby, żeby ten duch należał do Niego. Powiem Ci, że znalazłem zastosowanie do tego tekstu, także dzięki za to, że też to widzisz, ale spróbujmy też jeszcze dookreślić. Najpierw, zanim ten tekst z Samarytanką o tym wezwaniu, żeby oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Bo to jest prosty tekst, chyba cytujemy wszyscy na pamięć, a czy tak naprawdę jakoś jest dla nas czytelny do końca, co to znaczy oddawać Ojcu cześć w duchu i prawdzie. Za moment, ale do zazdrości, jak to jest w tym, zazdrośnie pragnie, do zazdrości pragnie ducha, który mieszka w nas. Czy macie jakieś myśli dotyczące naszego Boga w kontekście zazdrości? Czy przypominają nam się te teksty z prawa? Z zakonu. Zazdrośnie da nam ducha, który... Ale nie, tu jesteśmy, ale nie, no, po prostu, może chyba się, nie wiem, czy się precyzyjnie wyrażam. Bóg jest zazdrosny. No Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Jest? Jest. Mądra kobieta, która kocha swojego męża, jest zazdrosna, a mąż też jest zazdrosny. Tylko nie destrukcyjnie, tylko znaczy po prostu żąda wyłączności. Nie dzieli się z nikim. Ta zazdrość, bo my rzeczywiście rozumiemy zazdrość bardzo często jako negatywna cecha. Jak taki zazdrost? Nie. Zazdrość, a w kontekście Boga to już w ogóle. To jest absolutnie pozytywna rzecz, która... Nie ma Boga oprócz mnie. No zazdrośnie strzeże swojej czci, chwały i oczekuje czci, chwały i uwielbiania i oto jest zazdrosny. A co robili Izraelici? Bałwany, rozmaite. No po prostu... Cudzołożyli. Pamiętajmy, że za chwilę tutaj w tym pustym polu pojawi się o cudzołożeniu. Rozumiemy ten wymiar, nie? Duchowy. W każdym razie, jeśli Bóg zazdrośnie pragnie ducha, więc
czego pragnie Bóg, jeśli mówi, że pragnie ducha? Jak myślicie? Jednym słowem, a jednym... Całych nas, ja bym tak powiedział, całych nas. Duch jest jak gdyby odzwierciedleniem czegoś najgłębszego. To jest, ja bym, jak nie wiem jak to nazwać, bo termin duch, pamiętajmy, to jest wyraz wieloznaczny, ale w tym kontekście wydaje się, że opisuje całość, tą najskrytszą istotę plus całą, czyli wszystko. Proszę. Ale to też chodzi o co Darek tam przeczytał w tym tłumaczeniu, że o dwóch duszach człowieka, o swojej duszy, a Bóg chce, żebyśmy jedną duszę mieli, która całkowicie do niego należy. Dokładnie. W każdym razie pragnie ducha, czyli to sformułowanie pragnie ducha w całości dla siebie i to jest kierunek dlatego, żeby te dwie dusze scalić w tym jednym kierunku. Te dwie dusze w jednym kierunku. W chwale, w czci, w poddaniu, uwielbieniu Boga. Nie? W tym momencie rzeczywiście pragnie ducha. Pragnie wyłączności dla siebie, od każdego z nas, w całości. Ten fragment można po prostu tłumaczyć, a do zazdrości pożąda duch, który w nas zamieszka. I to ducha i duch wygląda w lecach identycznie, właśnie po prostu jedni tłumaczą tak, że tak. Wydaje mi się, że ten sens, że pragnie ducha, w sensie zazdrośnie, no to cały kontekst szerszy raczej sugeruje tą wersję, którą tu podałem. Ja wiem. Tak. Znaczy, w przekładzie polskim mam nie tak podane, ale czy wydaje się wam, że na próżno pismo mówi, do granic zazdrości tęskni za duchem, któremu dał nas mieszkanie. No i to jest, wydaje mi się, ten kierunek. To tak jak tutaj jest, nie? Dokładnie. Do zazdrości pragnie ducha, który zamieszkał w nas, czy tam zdał nam mieszkanie, to już są subtelności. W każdym razie nie widzę w tym, znaczy inaczej, widzę w tym, tak co powiedziałem, że jak jest Bóg Bogiem zazdrosny, bo przez to wspomnieliśmy o Bogu zazdrosnym, idea Boga zazdrosnego, dlaczego jest zazdrosny i do czego to ma prowadzić, więc chcę ducha, żebyśmy byli mu całkowicie oddani. I teraz spróbujmy, czy ma to coś wspólnego z oddawaniem czci Ojcu w duchu i w prawdzie. Czy ten tekst jest jakoś w korespondencji? No, może powiedziałeś już, ale no, ktoś jeszcze. Czy czujecie, że to... Co to znaczy, patrząc na kontekst Samarytanki, nie? Najpierw. Znaczy, komentarz mamy w tym wersecie. Kto no. wie, że jak dobrze czynić, a nie czyni, ma grzech. I te dobro, które możemy uczynić, prawda, to tylko może wynikać właśnie z takiego właśnie inicjatywy Ducha Bożego, który rzeczywiście ta nasza dusza się podporządkuje temu i rzeczywiście wydajemy te akty miłosierdzia. Ale wróćmy do Jana. Nie wiem, czy pamiętacie w Jana, jaki jest kontekst, nie? Jest coś i w kontraście tego czegoś Pan Jezus mówi, ale wy macie tak czcić. Wy, no... Czy na tej górze, czy na innej. A nie właśnie albo tu, albo tak. Jakby zrywa się z myśleniem o położeniu geograficznym, gdzie Bogu można odeprzeć, bo można mu oddać, okazuje się, w sposób właściwy, zgodny z jego wolą, wszędzie, bo jest to sferą wewnętrzną. Jest związany ze sferą wewnętrzną i wydaje się, że w dużej mierze odnosi się do naszej sfery mentalnej, w sensie myślimy, modlimy się, czyli mówimy, rozważamy, kierujemy się do Niego, skupiamy się na Nim. I wydaje mi się, że ten duch w kontekście tego, co do tej pory było mowa, no to jest kwestia trzymania się w jakichś ryzach, rozpoznania tego, co jest jakie, takie czy siakie, czyli ten element zrozumienia, mądrości, poznania, rozróżnienia, tutaj w tym duchu jest dość istotny. On się potem jakby dopełnia z tym, że albo ten duch się jest takim, który się wywyższa, albo się jest pyszny, albo jest pokorny. Bo to rozumiem, że to jest element, który tam się po prostu będzie dopina z tym duchem. Z jednej strony Bóg oczekuje ducha, ale z drugiej strony doprecyzowuje, z kim jest do pary. Że ducha naprawdę odda mu człowiek pokorny. No bo inaczej to nie oddam. Dlatego ja to mam w paraleli. No. Pyszny się przeciwstawia, no więc pyszny w życiu nie da ducha całego, nie da całego siebie Bogu.
forma jest ważniejsza. Niezależnie od miejsca geograficznego. Ja zrozumiałem dopiero, kiedy czytałem o Syryjczykach z Qumran, którzy w swoich pismach używali takiego ciekawego sformułowania. Mianowicie oni nie składali ofiar w świątyni, ale się wywodzili niejako ze świątyni, bo to byli dawni kapłani. I teraz mamy dokładnie taki kontrast. Jest świątynia, gdzie składane są ofiary, a oni uważają, że owoc warg. I to właśnie Esyńczycy podkreślają, że owoc warg to jest ofiara. My to też w Nowym Testamencie znajdziemy. Tak. I teraz skąd się to wzięło? Oni to tłumaczą tak, że to co myślisz, to co mówisz i to co robisz, to ma być to samo. Dokładnie. I o to chodzi. To jest... A jak jest inaczej, to jest rozdwojona dusza, czy podwójna dusza. Nie? Patrzcie, jak ten wątek rozdwojonej duszy się pojawia w różnych osłonach i za chwilę jeszcze uderzy w głównym, centralnym punkcie. Tak, Darku, jeszcze? No, powiedzmy tak, ze względu na słabość mojego języka nie będę tego jakby komentował. Ale chyba wyczuwamy, do czego zmierzasz. Jakub to nazywa. Tak. W każdym razie pragnie ducha i wzywa do uniżenia się, bo pokorni otrzymają łaskę i pokorni tego ducha rzeczywiście oddadzą Bogu. I... tutaj instrukcję w tym 7 rozdziale, że mamy poddajcie się więc Bogu, a przeciwstawcie się diabłowi. Za chwilę, to będziemy za chwilę rozmawiać. Jeszcze nie jesteśmy przy tym. Przepraszam, Krzysiu, za moment. Okay. Teraz chciałbym to puste pole wypełnić, które jest pomiędzy tymi dwoma, bo to jest jakby pierwszy główny argument całego listu, bardzo dobitnie. Wprost mówi o nich cudzołożnicy i cudzołożnice. Myślę, że tu się worek otwiera ze Starego Testamentu, tego cudzołóstwa. Przypomnę tylko Ohola, Oholiba. Kojarzycie taki wątek? Dwie siostry, które jedna i druga po prostu cudzołożyła. Juda i Samaria, nie? Dwa królestwa i całe wywody o różnych tego typu nierządzie, to czytamy u wielu proroków. Nie? I tutaj jak mówi do 12 plemion rozproszonych cudzołożnicy, to im się te worki otwierają. Nie? Oni pamiętają te teksty, nie? Że Jakub ich tak ostro gani, bo to jest naprawdę ostre zganienie, oni po prostu odeszli od Boga. Tu mieli go dać tego ducha, Bóg pragnie, a oni cudzołożą. I teraz to cudzołóstwo, tu mówię ktokolwiek więc, za chwilę jest dookreślone, to cudzołożnicy, cudzołożnice, ktokolwiek więc i doprecyzowuje. Przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga. Co ma na myśli przyjaźń ze światem? I tu się nasyła taki przykład właśnie z księgi Samuela, modlitwa wcześniej Anny, tak? I te wargi, które coś tam wypowiedziały, miały na nie zakątek, ale też Heliego, który tak naprawdę... pokazywał te cudzołóstwo i generalnie ci synowie, którzy cudzołożyli, robili takie rzeczy, które po prostu miały związek naprawdę z tamtym światem doczesnym, który tak naprawdę można dzisiaj odnaleźć. Tak? Mamy taką wrażację ze strony modlitwa Anny, te wargi, krytyka Helego i on wykonuje coś, co wskazuje, że on rzeczywiście przyjaźni się z tym światem. Nie? A w kontekście listu, bo to jest przykład pokazujący rzeczywiście odejście od Boga tych, którzy służyli świątyni, nie? Służyli świątyni i no, w straszny sposób od tego odeszli. To też było cudzołóstwo duchowe i fizyczne zresztą w ich przypadku nawet było. Ale patrzmy w kontekście listu. Nie? Czy to nie jest kumulacja tej całej mądrości przyziemnej, demonicznej? Po prostu kumulacja tego wszystkiego, proszę. Tak jak tutaj Darek powiedział, że mądrość określa nam miejsce nasze względem Boga. I to nie jest świat, który Bóg umiłował, że swego Syna posłał, bo to jest inny świat. Bo Bóg umiłował świat, aby Syna swego posłał. Czy to jest ten świat, który tu mówi Jakub? Nie. Tu nie chodzi o piękne dzisiejsze, prawda, przestrzenie. Tu nie chodzi o to wszystko, co nas otacza, tylko o demoniczną, znaczy ja mówię filozofię, czy to będzie darwinowsko marksistowska, czy to będzie jakaś inna ideologia sprzeciwiająca się Bogu.
Prawda? To jest ten świat. Mądrość demoniczna, która ma, jak nawet Heniu wcześniej też mówił, wiele odsłon. Tu mówi o jednych, o tych kłótniach, braku pokoju, braku łagodności między braćmi. Jako jeden z aspektów, nie? A ma na pewno więcej. To jest przyjaźń ze światem, czyli żyje się na jego modłę. Żyje się na jego modłę. I to jest cudzołóstwo, no cudzołóstwo duchowe, bo mamy żyć według innego wzorca. I kto chciał być przyjacielem świata w takim rozumieniu właśnie, o którym przed chwilą mówiliśmy, no to staje się wrogiem Boga. Nie? Czyli Kenię? To tak najczęściej chyba tak wygląda, że tak, małżeństwo z Bogiem, ale tu jeszcze Bogiem jakaś przyjaźń. Nie? Aha, no tak. To jest ta przyjaźń ze światem, no tak. Jest wtedy może taka mniej ważna, bo przecież przede wszystkim to... I to też jest komentarz do tego terminu rozdwojenie duszy, czy podwójna dusza. Z drugiej strony to określenie cudzołóstwa i cudzołóstwa, no to jest tak, że to byłoby typowo żydowskie ekstremalne ocena, to tak naprawdę przywołać określone właśnie skojarzenia z mowami sądu ze Starego Testamentu, po to, żeby oni wyczuli, w jakim niebezpieczeństwie się znajdują, opierając takie, a nie inne sposoby bycia w społeczności. Uh-huh. To jest bardzo taka ekstremalna forma perswazji. Dobrze. Dobrze, i wchodzimy w tekst, który według mnie jest najważniejszą częścią listu Jakuba. Tekst, który jest najważniejszą według moich obserwacji, mojej opinii, mojej ocenie, jest najważniejszy. Poddajcie się więc Bogu. Nagadałem wam już. Co macie z tym zrobić? Poddajcie się Bogu. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Postawa pokory, uległości wobec Boga. Człowiek o takiej postawie jest gotów jedynie, wydaje mi się, przyjąć tą Bożą propozycję zmiany, naprawy, wsparcia, pokrzepienia. Człowiek, który jest pokorny, uniżony przed Bogiem. Wydaje mi się, że ta pokora to też jest element, owoc jakiejś żywej, prawdziwej wiary. Nie? Jeśli nawiążę jeszcze do tego wiara. No, człowiek wierzący jest pokorny, bo wiarę kojarzy z zaufaniem, z uległością wobec Boga. Proszę. I tutaj do tego tematu bym tylko dorzucił Izajasz 66, druga część drugiego wersetu. Przeto to wszystko moja ręka uczyniła, także to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Mhm. Cały czas to słowo pokora. Taki najbardziej ekstremalny przypadek ze Starego Testamentu, który mi się teraz rzucił, to jest Manases. Jeden z najgorszych królów w Judzie został uwięziony w Babilonie, w lochach skuty kajdanami, i tam ukorzył się przed Bogiem. Jaka była reakcja? Wrócił do Jerozolimy i dalej był królem. W każdym razie no, ukorzył się, nie? Achab też jest pokazany, nie? Już tam jakaś akcja, ale on się ukorzył i Bóg zareagował. Wiecie, to są takie sygnały w Starym Testamencie, które pokazują wagę tego ukorzenia się przed Bogiem z no, taką świadomością właśnie wiary i zaufania. Bardzo ściśle to mi się wiąże ze sobą jako ważne. I on tu też w końcowym fragmencie jest takim tłem do tego, co powie w środku. Ale bez tego, co jest tutaj na tych obrzeżach, bez tej pokory, no nikt nie przyjmie takich rad, takiego skarcenia. Bo było, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Zbliżanie się do Boga,
powoduje zbliżenie się Boga do nas. A jeśli Bóg będzie blisko nas, to gdzie będzie diabeł wtedy? Nie? Rozumiemy, że to jest... Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie o to. Przeciwstawienie to nie jest tylko negacja, jakaś negacja czegoś. Nie pamiętam, czy dygresję robiliśmy o tym. Jest taka historia, że grzech zaniechania bywa, ja nie wiem, czy do tego jeszcze wrócę, ale grzech, czyli nie zrobienia czegoś, co powinniśmy zrobić. Nie robię nic złego. Nie? Ale jest grzech zaniechania, czyli jest ta historia, że ktoś oczyścił siebie, wyrzucił jednego demona, no i tak pozostał. Ten demon sobie tam gdzieś krążył, a później wrócił z kolegami i doprowadzili stan człowieka do jeszcze czegoś gorszego. To jest ilustracja grzechu zaniechania, po prostu jakieś pozostawienie pewnej próżni. Dlatego tu jest para. Stamtąd uciekaj, tam idź. Nie? Może ten 17 werset o tym właśnie mówi, że kto więc wie, jak uprzeczyć, a nie ma grzech. No dokładnie. Że pod tym 4 rozdziale, od 1 do 6 mamy takie naprawdę słowo prawdy o człowieku i niekonsekwencji, jeżeli po prostu, znaczy konsekwencji, jeśli po prostu nie podda się Bogu, tak? A tutaj od 7 mamy po prostu Ewangelię, tak? Że warto Bogu uwierzyć, przybliżyć się i co mamy zrobić, aby rzeczywiście tego Boga przybliżyć, mamy konkretną instrukcję podaną, tak? I wtedy rzeczywiście mamy dalej, co Bóg z nami uczyni, że będziemy rzeczywiście czynić, tak? No właśnie, bo też warto zrobić tą dygresję, zbliżyć się do Boga. Co to jest zbliżyć się do Boga? Bo to może być zwykły frazes. No proszę. Jeśli czytamy w Biblii, że Noe chodził z Bogiem swoim, zbliżyć się to chodzić, prawda? No jak... A chodzić to znaczy? Jak dziewczyna, znaczy chce chodzić z chłopcem, to co? Muszą się poznać. Oni muszą chodzić ze sobą. Albo potem mówi się, oni już nie chodzą ze sobą. Prawda? To co? Tutaj jest kontekst taki, że sam centrum nam mówi, tak, cudzołożnicy, zbliżcie się. No to mówiąc, to jeżeli połączymy te dwa jakby kierunki wypowiedzi Jakuba, no to mówiąc, tylko macie na sobie winę, odwróćcie się od tego i poukładajcie we właściwy sposób to, co macie z Bożego planu przyjąć w waszym życiu, co się ma po prostu reprezentować. I tyle, bo my to nazywamy religijnym językiem, pokutujcie, tak. albo módlcie się o to, żeby się wam znowu we właściwy sposób w głowach poukładało. Tak? I to będzie zaraz, to co mówisz, to w zasadzie popatrzcie, co jest tutaj. Obmyjcie ręce, bo przeciwstawcie się, uciekliście się do Boga. No, co to znaczy? Obmyjcie ręce, oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Według mnie to jest główny akcent i w głównym akcencie główny akcent pada na człowiek, ludzie o rozdwojonej duszy. Tu nie poznakowałem. Tu jest wewnętrzna sekcja AA1 i B, nie? Bo to, co jest na zewnątrz, tutaj i tutaj, to mówi o pewnych czynnościach do zrobienia. A tutaj podsumowanie tego, czym jest trwanie bez tych akcji, nie? Czyli zostajesz człowiekiem rozdwojonej duszy, jeśli nie obmyjesz rąk, nie oczyścisz serca, nie będziesz się trapił, smucił, nie zapłaczesz, niech śmiech się obróci i tak dalej, nie? I teraz, co to oznacza w kontekście grzechu, który się praktykuje? Po prostu jego zaniechanie. Porzucenie. No właśnie. To jest taki język, taki obrazowy język, nie? Który pokazuje, że musi się odbyć trwała przemiana, a ta trwała przemiana obywa się u tych... Patrz tutaj. Człowiek uniżony, pokorny,
który jest, zaufał Bogu i tylko w nim, w tej w postawie wiary, zaufania, pokory przed Bogiem, to się może zrealizować. Taka jest wymowa tego głównego fragmentu. Pytanie, czy dostrzegacie w tym fragmencie małym jakieś kumulacje idei, które są w całym liście? Zostawię to pytanie jako otwarte, bo to nad tym fragmentem będzie się warto jeszcze pochylić, żeby zobaczyć, czy to jest rzeczywiście kumulacja. Nie? Wezwanie do tego, żeby być raz w pokorze, poddać się Bogu, przeciwstawić się diabłu, liczyć się do Boga, obmyć się, trapić się, smucić człowieku o rozdwojonej duszy. To jest twój cel, twoje zadanie, które w praktyce u każdego z nas może mieć nieco inny wymiar, bo każdy z nas w innym miejscu, z czym innym się boryka, z czym innym się potyka, z czym innym walczy, nie? Ale co do mamy wspólny jakiś taki kierunek, nie? Że pewne rzeczy dzieją się w poddaństwie, w pokorze, w zaufaniu wobec Boga. Bo mamy jeszcze za chwilę przerwę i jeszcze jedną tylko godzinę do 14, więc krótko chciałbym zacząć jeszcze ten fragment. On też jest dosyć długi i chciałbym przynajmniej go zacząć przed przerwą, żeby później do niego wrócić. Tutaj ja go widzę w takim logicznym związku z tym początkowym fragmentem. Ja już się z tego tłumaczyłem wcześniej. Tu też jest mowa o bogatych i biednych. Tu też wezwanie, to co już Krzysztof cytuje parę razy, zaraz do tego wrócimy, wezwanie, żeby być wykonawcą słowa, bo kto umie czynić dobrze, a nie czyni, to jest grzesznik. Nie? Także to są takie jakby wspólne motywy, natomiast o tych biednych mówi w takim jeszcze bardziej drastycznym, bo tam w tych pierwszej frazie, no to ta polaryzacja, czyli ten konflikt jakiś między biednymi i bogatymi, no to temu kazał tu usiąść, a tamtemu tam. No, tak jakiś drobiazg by się wydawało, nie? Z pozoru. Nie? Natomiast tutaj relacja między tymi dwoma grupami no, osiągnie taki pułap bardzo mocny, bardzo drastyczny. Ale jest jakiś rozwój idei stamtąd, tutaj kontynuowany, pokazany w takiej jeszcze bardziej drastycznej, ja bym to określił, odsłonie. I ten fragment ma też swoją budowę wewnętrzną i ja bym chciał to pokazać. Ja tam w tym ogólnym obrazie mówiłem, że nasze relacje jedni względem drugich są niezwykle ważne i tutaj jedna z nich to jest nie oczerniajcie jedni drugich, bo znowu tu rola sędziów, osądzamy prawo. Ten język sądowniczy wraca, który też wcześniej był, jak pamiętacie. A na dole jest obok wezwania do wytrwałości, i tu już w głównym akcencie jest, żeby nie wzdychać przeciw sobie. Jest jakaś wspólna idea, tu nie oczerniać braci, a tu nie wzdychać przeciw sobie. Nie? To jakby spaja ten cały długi fragment i dlatego ja go właśnie zauważyłem, że od 4.11 do 5.12 nie? Jest jedna jakaś całość zamykająca się w jedną jednostkę tematyczną. Zaczyna od tego oczerniania, a kończy, żeby nie wzdychać jedni na drugich. To jest taka dosyć podobna idea, która może towarzyszyć w tych realiach, do których pisze Jakub, a może też w realiach, w których nam przychodzi żyć. Te realia są takie, że mamy skłonność, żeby oczerniać braci, żeby wzdychać jedni przeciw drugim. Po prostu. Nie? Ale Jakub stawia nas do pionu. Niezależnie od tego, jakiej jesteś sytuacji, to nie masz prawa tego robić. To nie twoja rola. To nie twoja rola, żeby tak robić. Nie? Ale wnioskuję, że jeśli będę miał cały czas rozwoją duszę, będę cały czas to robił. No tak. No tak. Dusza zjednoczona, ona później jakby wyzwala się z tych rzeczy. Ja cały czas mówię, że jesteśmy w procesie. Nie? Nie chciałbym tutaj tworzyć jakiegoś wyidealizowanego obrazu nas, bo tak być nie może. Natomiast jeśli jesteśmy w procesie, tak jak mówimy o tych zaniedbaniach języka, tak można powiedzieć o tym, to jest zaniedbanie języka też. No to co to jest? Oczernianie jedni drugich, wzdychanie jedni przeciw drugim. No to język, no plecie różne rzeczy nawet. Masz rację, a diabeł się cieszy chęcią. Marek tutaj zwrócił uwagę, że to tak jest traktowane, żeby skupić na tym uwagę, prawda?
tak jak mówię, jaką to ma rangę. Ale jeżeli czytamy dalej, że ta przyjaźń i tak dalej, to jest w jakimś sensie powiązane ze sobą, ta przyjaźń ze światem, to myślę, że warto też na to troszeczkę szerzej popatrzeć, bo wszystko, co robimy, motywując się nie, motywując się innym duchem, to jest jednak, to się sprowadza do tego cudzołóstwa. Dokładnie. Tej przyjaźni ze światem. A jeżeli będziemy to tylko rozumieć w taki wyrazisty sposób, co Nie, obraz jest wyrazisty, obraz jest wyrazisty, a zastosowanie szeroki wachlarz. Ale jeżeli się nie mogę ograniczać, to pominiemy wiele innych problemów. Nie, znaczy nie, ja myślę, że hasło, Heniu, hasło cudzołożnicy, cudzołożnice, to jest wyraziste hasło, a za tym wyrazistym hasłem jest cała gama postaw. Cała gama. Nie mamy absolutnie czasu, żeby o tych wszystkich postawach mówić, bo no, ja adresuję to do was, że sami jesteście w stanie zrobić sobie autorefleksję ze swojego życia i zobaczyć, gdzie skręcam niewłaściwie. I to zadanie dla każdego z tu siedzących, od tego począwszy, stojącego. Po prostu. Nie? To jest. Ja często mawiam, że kaznodzieja, w tym przypadku wykładowca, on największe baty dostaje od Boga. Autentycznie, jak ja przechodzę przez takie teksty, to ja sam jestem przeorany. I dziękuję Bogu za tą orkę. Nie ma problemu, no jest po to, żeby mnie przeorać, nie? Dobrze, mamy to powiązanie. Zobaczmy dalej. Jest pokazana tutaj grupa ludzi, którzy handlują, myślą, co zrobią jutro, pojutrze, za tydzień i tak dalej, nie? Krótkowzroczność nazwałem. Głupota. No, głupota, bo Pan Jezus powiedział w przypowieści, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twoje dusze, a to czyje będzie? Ale są też tacy. Zapominają swojej zależności, tej pokory, która tam gdzieś jest w tym centrum, które mieliśmy przed chwilą. Druga grupa to są bogaci. No ci też są bogaci prawdopodobnie, którzy tak handlują, bo myślą, żeby się wzbogacić, więc ci bogaci w tym fragmencie, zauważcie, są już tak troszkę dookreśleni. To są jacyś wędrujący handlarze i są ogólnie bogaci, którzy są zapatrzeni w swoje bogactwo, a nie widzą ich zgnilizny tego bogactwa. Pamiętacie, był ten wątek na początku. Także to jest ten powiązanie też z tą pierwszą częścią, dlatego widziałem paralele, widziałem związek logiczny między jednym a drugim. Nie? Ale oprócz tego, że oni nie widzą, że bogactwo zgnije, to ich postawa nie płacą robotnikom. Tacy są bogaci. Robotnicy robią, a oni mają, o, tyle macie zapłaty. I zamordowali sprawiedliwego. Proszę. Jesteśmy świadkami, jak tysiące firm uczciwych ludzi, przedsiębiorców i rzemieślników bankrutuje, bo ktoś zleca roboty i nie płaci za nie. Sam się przekonałeś o tym. Nawet jedna historia mamy wspólną, że... Więc jest to nie tylko przestępstwo przeciw prawu, którego państwo nie umie wyegzekwować, ale przede wszystkim przeciwko Bogu, który powiada przeklęty, który takie rzeczy czyni. Dokładnie. I zwróćmy uwagę, że w tym kontekście, wyobraźmy sobie, że jesteśmy tym robotnikiem, który haruje u brata bogatego i ten mu nie płaci. Jesteśmy wzywani, nie wzdychajcie, nie oczerniajcie, bo kontekst pokazuje, że łatwo jest nie wzdychać, nie oczerniać, kiedy tak jakoś tak lekko idzie. Ale jeśli jest tak drastyczna historia, to jest jakieś morderstwo. Marek się rozwodził dużo na temat tego zamordowania. No, straszną rzecz popełniają. To jest dosyć istotne, bo tutaj ten kontekst bogatych pokazuje się taki bardziej wyrazisty. Nie? Tam tak ogólnie u góry się rysował, a tutaj już tak bardzo, bardzo konkretnie. No jak domyślacie się, zmierzamy do centrum. Krzysiu, będziesz usatysfakcjonowany, bo w centrum tego fragmentu jest taki werset, że grzeszy ten, który wie, jak dobrze czynić, a tego nie robi. Dobrze, że ten werset żeśmy cytowali ileś razy, ale zwróćmy uwagę, że ta maksyma dotyczy tych bogatych,
ale też tych biednych. To się skupia na jednych i na drugich. Ci mają problem poważny, bo myślą o bogactwie ci u góry w głupi sposób, nie rozumiejąc swojej znikomości, że za chwilę mogą umrzeć i co z tych planów będzie. A tutaj to są ci, którzy tak ten zysk ciągną, że gnębią robotnika, doprowadzając do zamordowania. Być może to chodziło o to, że kogoś oddali do sądu i ten został skazany jakimś tam wyrokiem. Nie chcę wchodzić, jak będziecie chcieli to wejść w te szczegóły, to Marek o tym więcej rozmawia. W każdym razie ogólnie no, karygodne postępowanie, no, niegodne chrześcijanina w żadnym calu. Oni zabili kogoś, kto był kwintesencją tego Ducha Bożego. Przepełniony Duchem Bożym, a oni go po prostu zabili. I tak naprawdę oni zabijają Ducha Bożego. Tam, ja to tak odczytuję, że to jest ta główna myśl, ale w kontekście całego listu. W każdym razie, mi się przypomniało, z tego co mówisz, jest tak zwany konflikt Kaina. Bo to jest dokładnie ta sama postawa. Konflikt Kaina. Dlaczego Kain zabił Abla? Wiecie, jaki był powód? Bo uczynki jego brata były sprawiedliwe. I zamiast podciągnąć się do brata, to widział w bracie wyrzuty sumienia. Ilekroć patrzył na Abla, to widział, jaki nie jest, a jaki powinien być. I co zrobić? Zabić! Co będzie mnie dręczył każdego dnia? Nie? I to jest wymiar, no, którym żyjemy na co dzień. My może nie zabijamy literalnie, fizycznie, ale tak potrafimy zdyskredytować kogoś, kto rzeczywiście idzie za Bogiem, że tak jakbyśmy go zabijali. Nie? Także dzięki, Darku, za tą dygresję, bo być może jest coś na rzeczy właśnie też w kontekście listu Jakuba, że ten konflikt Kaina miał też taką odsłonę gdzieś w tym przypadku. Dobrze, mamy kompozycję... Uh-huh. Że po prostu mamy taki obraz podany, że ci ludzie próbowali też i handlować z Panem Bogiem, coś zrobić, bo będą sprawiedliwi, bo są bogaci, po cokolwiek innego, ale nie uniżyli się, tak? A tu mamy postawę uniżenia i konsekwencje tego uniżenia, tak? Że po prostu tak. Człowiek zajmuje właściwą postawę i rzeczywiście w kontekście tego cudzołóstwa już nic złoży z diabłem, bo wybrał Pana Boga i ufa mu, idzie za nim, a grzech po prostu oddala się, czy po prostu diabeł oddala się, tak? Okej. Okay. Wrócimy jeszcze do tego wersetu za moment, a teraz proponuję 5 minut przerwy. Ostatnia przerwa przed obiadem.